Vota. Od łacińskiego votum, czyli ślub, lub vovere, czyli ofiarowanie, ślubowanie. Są to dary, jakieś cenne przedmioty, które wyznawca ofiaruje istocie wyższej, bóstwom jakimś, w nadziei na wyświadczenie jakichś łask wobec niego przez to bóstwo, albo także w podzięce za jakieś łaski, które to bóstwo już wyświadczyło. No, muszę wam powiedzieć, że te wota wcale nie są jakimś wynalazkiem rzymskiego katolicyzmu, a zaledwie adaptacją praktyk, które były stosowane przez ludzkość od bardzo, bardzo dawno. Tak bardzo dawno, że nawet nie wiemy, kiedy to się zaczęło. I dzisiaj odwiedzimy miejsce, gdzie dary wotywne były składane, z tym, że gdzieś tam na przełomie epoki brązu i żelaza. Udamy się niedaleko pod Toruń, gdzie ostatnio zostało właśnie takie miejsce odkryte. No i spróbujemy tam znaleźć jakieś dary wotywne, właśnie pochodzące z epoki brązu. Jedziemy. Dzisiaj będzie odcinek archeologiczny. Jak widzicie, jest całkiem sporo poszukiwaczy. Będziemy przeszukiwać to miejsce wotywne. A zanim zobaczycie, jakie przeszukujemy, to zobaczcie, co zostało tam dotychczas znalezione i może wtedy zrozumiecie, o co jest tyle ho-ho tutaj. Cześć, mam na imię Marcin. Jestem członkiem Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorska Grupa Poszukiwaczy Historii. Nasze stowarzyszenie działa od około 4 lat, liczy 35 członków. Jesteśmy stowarzyszeniem, które zajmuje się odkrywaniem historii, tak jak wiele innych stowarzyszeń. Mamy na swoim koncie już dużo odkryć archeologicznych. Ostatnio znaleźliśmy nowe stanowisko archeologiczne z epoki brązu. Myślę, że jest to znalezisko, które jest ewenementem na skalę całej Europy Środkowej. Był to dzień jak każdy, kiedy wychodzimy na poszukiwania. W piątek, 6 stycznia, zaczęliśmy poszukiwania od sąsiedniej działki, na której znajduje się łąka, pastwisko. Trafiliśmy wtedy na pierwsze artefakty. Była to zausznica gwoździowa oraz grot typu scytyjskiego z zadziorem. Po około pół godziny doszliśmy tutaj w okolice pola, które wcześniej było łąką, podmokłą łąką. W tym miejscu zaczęły wychodzić kolejne artefakty, między innymi ciężarek tkacki, koraliki, tarczki. Jeden z kolegów trafił pierwszą bransoletę z epoki brązu. Kolejny natrafił na zbiór obiektów. Najlepsze jest to, że dzień wcześniej była taka pełnia. Spać nie mogłem, ale po prostu takie przeczucie było. I mówię, kurczę, no tak mnie ciągnie, że muszę po prostu iść, bo no coś chyba będzie, nie? I tak on jeszcze do mnie dzwonił i dokładnie to mi mówił, nie? Także to nie jest żadna ściema, tylko dokładnie to mi mówił przez telefon, że ma przeczucie, że coś będzie, nie? I trafił. Tak, także najpierw było to przeczucie i mówimy, kurczę, no zimno, ale dobra, idziemy, nie? I tak pochodziliśmy gdzieś z godzinkę czasu i nagle po prostu traf, nie? I jak człowiek to zobaczył, to od razu szok, nie? Pierwsze co od razu krzyknąłem, wszyscy się zbiegli, dałem znać tutaj Marcinowi, który kierował, zadzwonił, poinformował kogo trzeba, także no nie ruszaliśmy nic, zostawiliśmy, żeby to po prostu został ten kontekst historyczny, żeby to fajnie wszystko już tutaj archeolodzy mogli po prostu się tym zająć, także no naprawdę fajne uczucie. Do końca nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia, tak? Te pojedyncze przedmioty, które znaleźliśmy, napawały nas bardzo dużym optymizmem. Natomiast w dniu, kiedy podjęliśmy znaleziony skarb z epoki brązu, dopiero zobaczyliśmy, z czym mamy do czynienia. Jak się patrzę, o! Nie, to torf jest. Nie. Tak. Kości. Wszędzie są kości. Tu występują, ale jest ich mało, tak? Patrzcie, czaszka.
To jest kość czaszki i to dziecka, bym wam powiedział nawet. Po grubości sądząc. Widzicie? Wszędzie pełno kości ludzkich. O, no tak, to nie, to jest ramienna kość. Ramienna. Tak, to jest kość ramienna, mój drogi, na 100%. Tutaj masz pełno złomu kostnego, ale tego jest po prostu, gdzie się nie spojrzę. Ja jego. Też mamy. Pełno tutaj, patrzcie, pełno ludzkich kości. Ja jego, wszędzie. Ty, no jak teraz patrzę, wszędzie. Wszędzie, pełno kości. Słuchajcie. To jest tak, tam mamy dary wotywne, tutaj jakby mamy dno zbiornika wodnego, to jest stare dno zbiornika wodnego, na pewno jest tutaj torf i nie ma takiego zwyczaju ani w okresie tej kultury łużyckiej istnienia, czyli na przełomie brązu i żelaza, ani później, ani wcześniej, żeby chować swoich zmarłych w jakichś zbiornikach wodnych. Takie rzeczy się dzieją wtedy, kiedy się składa jakieś tam ludzkie szczątki, znajdują się raptem w zbiornikach wodnych, kiedy też ci ludzie są też wotami, darami dla bóstw. Tak jak tam widzieliśmy te całe skupienia skarbów, tych przedmiotów brązowych, które wtedy przedstawiały bardzo wielką wartość, to z przeciwnej strony zbiornika wodnego mamy pełno kości ludzkiej. I słuchajcie, tutaj na pewno każdy z was kiedyś widział człowieka z Tolund. Tolund jest w Danii. Wszyscy go widzieliście, taki zmarszczony człowiek, który był całkowicie zmumifikowany, zachowała się skóra i bardzo dobrze, no to rysy twarzy nawet tego człowieka. I tutaj to wygląda tak, jak właśnie ten przypadek człowieka z Tolund, który został złożony w ofierze, był jakby ofiarą wotywną. Na pewno, na 100% był ofiarą wotywną. Czyżby tutaj, właśnie w tym bagnie mieliśmy, my mamy też do czynienia ze składaniem takich ofiar z ludzi, tylko na dużo większą skalę niż Tolund. Tutaj no, na pewno jest bardzo wielu osobników. To nie jest tak, że mamy do czynienia tylko z jednym człowiekiem, ale z dziećmi, kobietami, mężczyznami tutaj byli składani ludzie, ale w hurtowych ilościach, składani najwyraźniej w ofierze, bo to nie jest typowe cmentarzysko, to nie jest cmentarz z tamtych czasów, z okresu właśnie tego przełomu epoki brązu i żelaza. To jest raczej miejsce, gdzie składano ofiary z ludzi, po prostu. Prawdziwe pole kości. Ponad 2,5 tysiąca lat temu, na przełomie epok brązu i żelaza, świat zaczął się zmieniać. Z południowego wschodu przybyli najeźdźcy i zamieszkujące Europę niewielkie rodzinne klany rolników zaczęły się skupiać w większych plemionach, by powstrzymać napastników. A kiedy to nie starczyło, zaczęli wznosić grody, ale ani wały, ani palisady nie były w stanie powstrzymać wojowników uzbrojonych w żelazo i dosiadających koni. Wtedy też rolnicy zwrócili się o pomoc do swych bóstw. Postanowili je przekupić, składając w płytkich, zabagnionych jeziorach symbol swej dotychczasowej zamożności, czyli biżuterię wykonaną z brązu. A kiedy to nie wystarczyło, postanowili ofiarować bogom to, co mieli najcenniejsze. Własne życie. Zaczęły się ofiary z ludzi. O, tam się coś dzieje. Jest biegowisko. Uj. Co tu jest? Jest bransoleta? O kurde, więcej. Czyli połamana. No zobaczymy. To jest niewielki kop. Zobaczymy, czy coś więcej. Tak. Teraz zobaczysz. Przesyłam. Ci powiem, że ten sygnał to taki był delikatny, delikatny. Ciekawe, takie obręcze, nie? Jakiś taki, nie? Delikatny był ten sygnał? Delikatny, wcale nie był jakiś taki wyraźny, żeby to tak od razu się na to rzucić i powiedzieć, a będzie coś super, nie? A takie... No ale widać, że jednak warto poczekać chwilę i być cierpliwym i sprawdzać te wszystkie sygnały, jak już coś ciekawego jest, no to może być dalej, nie? Ty to znalazłeś? To i to drugie, słuchaj, też. Gratulacje, nie? W takim razie. Dzięki.
co, poroże? Zielone. Piękne. Zielone. Ale tu tego jest. Znowu cały depozyt. Podobny skarb jak tamten. Za chwilę tu przyjedzie pan profesor Gackowski, który jest specjalistą właśnie od tego typu rzeczy. On właśnie zajmuje się tą epoką brązu, więc myślę, że i przez tą epoką żelaza. Więc myślę, że on najwięcej będzie miał nam do powiedzenia w kwestii tego depozytu. Myślę, że wyleci z kaloszy nam pan Jacek. No to wygląda na miejsce ofiarne. No tak to wygląda, na te ludzkie kości plus te, taka masa zabytków przedmiotów metalowych z brązu, takiej miejscowej, kujawskiej i takiej no, śląskiej proweniencji, a być może też jeszcze dalej, niektóre zabytki z zachodniej Ukrainy. Więc miejsce szczególne, no, w skali Polski to już na pewno, ale też i w skali Europy, wyjątkowe. Nie mieliśmy w ogóle do czynienia z takimi tak zwanymi miejscami ofiarnymi. Oczywiście to jest taka teza badawcza, która wymaga udokumentowania, ale tak to wygląda. Ludzkie kości, długie kości, szczątki czaszek, żuchwy i te przedmioty. To wszystko świadczy, że coś tu się działo z powodów jakichś chyba rytualno-obrzędowych. Wrzucane, topienie, tworzenie właściwie nie depozytów, tylko tworzenie wotów. Czyli z taką intencją wrzucenia do wody, ofiarowania, no i oczywiście nie wydobywania tych przedmiotów. One już tu zostawały na zawsze, aż przybyli archeolodzy. Ten tu zespół przedmiotów, on wskazuje na czas dość intensywnych przemian w skali europejskiej, dziejących się w tak zwanej wczesnej epoce żelaza. Mniej więcej, żeby sobie próbować to wyobrazić, kiedy, w której części tej wczesnej epoki żelaza, to wygląda na podstawie takiej powierzchnej analizy tych zabytków, że to są dekady wieku VI, dlatego że mamy zarówno załusznice gwoździowate z tego czasu aktywności scytyjskiej, co być może jest związane z neurami, tutaj pewności nie ma. Jesteśmy świeżo w okresie rewelacyjnych odkryć w Chotyńcu na terenie Polski południowo-wschodniej. Chotyniec badany przez zespół profesora Sylwestra Czopka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. No i mamy takie teraz przedmioty z tamtego rejonu płynących gdzieś tu w rejony do Rzecza Wisły, na Kujawy, no i się okazuje na ziemię chełmińską. Nie są to pierwsze, ale pierwsze tak duże, rzeczywiście chyba nie podrabiane załusznice gwoździowate, ale chyba importowane gdzieś tam z południowego wschodu. A pozostałe przedmioty mają taką stylistykę wczesnożelazną okresu hallsztatzkiego, tej młodszej części, czyli być może przełom 7 na 6, ale raczej 6 wiek przed Chrystusem. One są do siebie podobne. Zwraca uwagę też obecność dużej ilości form obręczowych, ozdób dłoni i szyi, co jest typowe dla tak zwanych skarbów tego czasu. No ale to jest atypowe w tym sensie, że no, to nie wygląda jak takie skarby tak zwane, ale jak wota deponowane z powodów no, wierzeniowych. Z jakiegoś powodu tamtego świata wartości to się tu pojawiło, było przez ludzi topione, ale czy były przy tej okazji ofiary z ludzi? No ta masa kości pokazuje, że to mogło być, że tak mogło rzeczywiście być. Także to sytuacja kompletnie fenomenalna w skali właściwie kontynentu. No, nie bójmy się tego powiedzieć, tak to po prostu wygląda na obecną chwilę. Wykop jest coraz bardziej poszerzany. Zobaczcie, tutaj były te rzeczy, ale ten jakby obiekt, to miejsce, gdzie są złożone te przedmioty, się poszerza. Tych przedmiotów jest coraz więcej. Z góry się wydawało, że będzie to jakaś jedna obręcz, a to już po prostu nam idzie na grubo. To jest strasznie przemielony, nie? Talerzyk, czyli faler kolejny? Tak, coś takiego. Gdzie? Tam na wierzchu w wykopie jest oznaczone miejsce. Talerzyk, tarczka. Ja nie nadążam z bieganiem od dołka do dołka, słuchajcie. Podobnie biegałem w piątek. Od dołka do dołka, od kości do kości. Brakuje tylko tej głównej, głównego elementu na
Może był tu drugi depozyt i po prostu został rozwlekony. Czy tu więcej jest? Tych depozytów to jest, podejrzewam, kilkadziesiąt będzie. No. Tutaj było orka. Ten przedmiot jest zniszczony bardzo mocno przez orkę głównie. Widzicie? Ale to też jest tej bajki dokładnie. I te kości za moimi plecami i te depozyty, to wszystko wygląda na jedną bajkę. Jedną bajkę, która gdzieś rozegrała się no, w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą. Pod tym jest drugi faler. Tak, tutaj jest drugi faler, z tej strony. Tu. Aha. I tam jeszcze dalej jest coś jeszcze z metalu. I tu jeszcze jakieś dziwne sygnały. Bo... Ty się wyznajesz na tym sprzęcie. Ale tłusty aż, sprawdźcie. To są jakby dwa depozyty, nie? Tu jest przerwa. Tu jest przerwa, czyli są dwa. Czekajcie, bo się falery unoszą. Falery. Normalnie. Cała płyta. Cała płyta torfu. Ale tego tu jest. To wygląda jak długo. A tu jest osełka? Kamień. To tutaj? To jest kamień. Wygląda jakby to było wiaderko. A to nie jest osełka po prostu, Mateusz? Może być, ale też użyte jako obciążenie wiaderka, żeby zatopić je. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodź tam, tej strony. Zobaczysz. Tu jest organika jakaś, włóżcie to do worku. Do dużego, nie wrzucimy? Tak, delikatnie. Tam jest tam. Tam ucho jest, tam jest ucho. Nie palcie tutaj. Tak. Jak ktoś faję ma, to żeby z wiatrem, żeby tam gdzieś sobie leciał, popił. Bo pójdzie w próbę, kurde, C14 i będzie... Datowanie będzie takie, że się okaże, że to w przyszłości zrobili, nie? Leci tu popiół. Tak jak z siusianiem na statku, nie? No i co, wygląda, że mamy tutaj dwa w sumie takie skupienia przedmiotu, dwie kubki jakby przedmiotów, takie są zrzucone na dwie kubki, ta jedna przykryta folią i ta druga teraz eksplorowana, więc no wszystko wskazuje na to, że jakby dwa depozyty koło siebie musiały być mniej więcej w tym samym czasie, no żeby był taki przypadek, żeby ktoś w różnych odstępach czasu znalazł to miejsce, szczególnie, że tutaj było bagno kiedyś, po prostu bagno albo nawet jeziorko. To trzeba będzie przeprowadzić badania, żeby zobaczyć, co tutaj się działo właśnie w tym pierwszym tysiącleciu przed naszą erą i wtedy będziemy mniej więcej wiedzieć, bo takie mniej więcej datowanie tych przedmiotów przynajmniej z tego poprzedniego znaleziska, jakiś tam szósty, siódmy wiek, o ile się nie mylę, przed naszą erą. Z aparatu szarej, tam jest taka skala, mała, krótka. Witam, witam, witam. A, przybył kolejny. Paweł Macija. Bóg nie przelać. Olo. Witam. Przybył kolejny. Tak, od razu siedliśmy na konie i ruszyliśmy z kopyta. Czegoś takiego nie można po prostu ominąć. I co, lidar robisz znowu? Tak, jedziemy tu jeszcze raz sobie.
Ja bym prosił, żeby się trochę odsunąć. Ciebie może też o to proszę. Bo ja wszystko łapię dookoła i potem to będzie posunięte tą dokumentację. Oj Błażej. To na szczęście nie gryzie. Niedobry pan, nie? A co wygonił się pan? Już karbulek. Ale za chwilę tutaj cię spokojnie wprowadzimy. No i tu jest skala, można z tego potem wziąć wymiary również. Aha. Więc tutaj wymiary też, do tego dokładamy parę tych kolorów i dopasowujemy. A oprócz tego jest. Szybko się dzieje. No teraz go mówimy, to jest taka technologia w tej chwili, to już nie trwa to 15 minut czy pół godziny, tylko szybciej, tak, no może dokumentować wszystkie właśnie. W ogóle rowerka. No. Ja już to nawet w nadzorach archeologicznych zacząłem stosować, bo to jest 5 sekund, ja przejdę wzdłuż wykopów i mam całą dokumentację. Dobra, tak być nie będzie, ja też sobie poszukam. A co? Zaraz tu będzie stanowisko archeologiczne, zaraz tu będą badania i tak z wykrywką sobie nie będzie można chodzić po prostu. Nawet etyka by mi zabraniała, a na razie to jeszcze można. Sprawdzimy to miejsce po prostu, zobaczę, może Popkiewicz coś znajdzie. Szukam tylko dużych sygnałów, jakichś właśnie takich dużych depozytów, ala ten, który właśnie chłopaki kopią. No to w bój. Baterie mam na zmianę. Zawczasu kupiłem, całe szczęście. O, faza gruntu dziwna. Ładne, kolorowe. W dziurze. Co my tu mamy? Patrzymy razem. Mam kolejny sygnał, to jest jakieś żelastwo. O, już mam. To nie będzie nic brązowego. Można. Toporek. Słuchajcie, tylko. No nie jest to na pewno toporek z epoki brązu. Coś dużo młodszego. Aczkolwiek, no bardzo ciekawy kształt. Broda jest taka wykształcona, widzicie? Bardzo ładny toporeczek. Aczkolwiek, no nie z naszej bajki, tej, której tu szukamy. Idziemy dalej. Pełno mruknięć. No to jest lepsze. Powiem tyle. Nie, korzeń zmyliło mnie. Ale to jest piękne. To jest piękny sygnał. Jest to piękne. Powiem wam tyle. Zobaczcie, jak mam sznurek elegancki. Pinpointer tu nic nie widzi. Nie, widzi. Czekajcie. Coś tu jest. Chcecie zobaczyć to z bliska? Coś my tutaj dalej mamy, ale to już trochę za głęboko idzie, powiem wam szczerze. Jest. Słuchajcie, to jest brąz. Widzicie? To jest stare. To jest stare. Widzicie?
kolejny faler. To jest dużo, dużo większe stanowisko, niż nam się wydaje. Z kuskami. Z tego rowu chyba wyjęte. Ja nie wiem, jak to się wzięło. Nie, spoko. Zobaczcie, był faler. Jeszcze miałem jakiś sygnał, w dół schodził. I patrzcie. Szpila brązowa. To jest depozyt. Mniejszy niż tamte, ale jest. I wszystko wskazuje na to, że te depozyty są dużo bardziej rozprzestrzenione tutaj wokół tego bagna, niż nam się wydawało. Myśleliśmy, że to jest jedno miejsce. Nie. To jest jakiś pandemonium depozytów. No i teraz chwila, tak, chwila wykopomna, podejmujemy zabytki. Czekaj, to od wierzchu trzeba wziąć. Dla reporterów się raz. Tu jest organika na tym zachowana. Worki. Gdzie są worki? Idą. Zdjęcia robią, a nie worki. Wszyscy są zainteresowani zdjęciami, a... tego są. Mamy tyle worków, że... Z łóżkiem. Nie z łóżkiem. Nie wiem, co to jest. Róg. Z poroży. Za takie jakby... Tak, jak tam poroże. Poroże, dokładnie. Tylko tam mieliśmy chyba z kawałkiem... No. Okuty. Okuty, nie? O, to jest ciekawe. Czekaj. To tutaj. Co to jest? Czy nie dopadł się? Nie ma szans. Proszę. Chodź. Jaka sesja. Większy worek. A to jest. A naszyjnik. To naszyjnik jest. Nie końcówka od nas. Jednak. Nie w pasach. Osełka. 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 Tak. Jednak masz rację. Można zdjęcie? Parę osełek się w życiu znalazło. Jedną taką dużą nawet. Tak, jedną taką megapydę. Co ty? Tam pod spodem są jeszcze jakieś. Tak. O, to jest fajne. To tam kurczę takie płaskie. Jak się to nazywa? Tą rurkę jeszcze poczekaj. To jest materiał, to do worka od razu. To normalnie jakbyście grali w bierki. Skóra? Skóra albo tkanina.
Słuchajcie, weźcie tą ziemię. Tak, zbieramy. Dlatego jej nie odmiatamy na bok daleko, tylko tak. Kolejna. O, to ładne, patrzcie jak się zachowało. Puste w środku. O, a ta blacha tam, to leży, to jest ciekawa. Ośka od zbozu. Mamy rydwan, tak? Rydwany bogów. O, to się rusza już. To wygląda jak od pasa. Czekaj. Od koła drewnianego. Fale zobacz, tutaj leży. Nie wiem, to chyba nie jest fale. To nie jest fale? Mniejszy taki, ale... Śnieżdżeszcze, nie? Laska jakaś. Mamy też taką muszlowatą jakieś. Zabierzką muszlowatą. Jak muszla. Muszlowatą. Pokaż to. A odpocznę. Poczekaj. Kaleszek. A tam dalej idą. Wiesz, spada. Takie samo. Ja widzę, że na nikim wrażenia ten też nie robi. Każdy trzy inny jest teraz. Fascynacja, nie? Za to zajęty. A nie tam deszczu. Tak? Nie, chodź tutaj. O to chodzi. Większy. Pełna czy pusta? Pełna. Okay. Co to jest? Będzie było? Coś tym? Rurka. Ale bardzo utleniona, bardzo ostrożnie trzeba. Większy worek wezmę i ją powoli tam. To będzie duże. Ostatnie. Metal. Ale utleniony mocno. Tak, blaszki są, zobacz jeszcze. O! Dwie blaszki ze sobą z góry. Jakieś okucie od czegoś. Od pojemnika. Słońce by chodzi za przystanek. O, widzisz, to jest kolejny obręb. One idą w dół. Tak. Wiadro było drewniane. Ciekawe jak duże, nie? Kolejna warstwa w przymiotu. Dobra, może dokumentację zrobimy. Jak najbardziej. To bierz to teraz. To jest organika zachowana jakaś na tym. Co to jest? Krążek, ale on wygląda jak żelazny. Nie, analogiczny do tamtego. Nie, miedź to jest. Tak. No jest torf przylepiony, ale to może jest drewno, co? Tak. To już będzie. Zostanie. Nie zostanie. Co dalej? To pole ścinamy i jedziemy. No i torf spalcie. Mamy taką dużą jedną, no, żebyśmy zapakowali wszystkie te pozostałe. Parę gałęzi. Czekaj, tylko nie na torfie. Nie, mamy już zapalić. Na zabytki. Flamaster umie? Nie. Słuchaj, może ktoś to ma przyrodę, czy paliła i dwa tygodnie weźmie. Mniejszy czy duży? Do tego? Nie, do tego. Tu jest siekierka. Siekierka? Żelazna, tak? Siekierka, zacja. Tu jest ucho jakieś. Albo jakiś. Albo ciężarek odważny. Nie wiem. No panowie, wszystko to jest tutaj było potrzebne, nie? To coś jest. I tu jeszcze jest jakieś ucho. Nie wiem, czy to nie jest negatyw po tej. Mariusz?
Nie, to nie jest mój, ale tam w tej plastikowej powinien być klamaster. To jest metal. To jest negatyw. Ale to też mogę. Blaszka. I to już jest chyba koniec. Tu jeszcze coś jest. I to jest skóra. To trzeba wziąć po całości. Jest? Uszko? To było uszko od... Tu mam jedno, jest jeden taki wodek. Uszko. To już konserwacja zrobiła. To już konserwacja. Zdjęcia RTG i... To jest coś dobrego. Wow. Krzemień? Tak, krzemienny wygląda na to, że jest jeszcze... I zobacz, jaki misterny jest. No właśnie widzę, że jest taki zrobiony pięknie, kurde. Zdania jednopiętowego. Nie wiem, czy jest zgładzone, ale to nie, teraz nie jesteśmy w stanie teraz to określić. Musimy dopiero później. Niesamowity. Pink. To od dzielnego, nie? Informacji w tym momencie się znajduje, dlatego my go nie czyścimy, bo tutaj ewentualnie jakieś wyświetlenia czy związki organiczne, które by się na nim znajdowały, do niego też przylgnęły ze względu na tą ziemię też i na znajdujące się w torfie różne związki organiczne, to on się poczuł teraz taką... Ale jak to jest wykonane w ogóle, nie? Patyną, ale on jest tutaj obrobiony z dwóch stron, dwie krawędzie, sam retuszowany i to bardzo drobnym retuszem, nie? No, jest jednopiętowy, nie wiem czy na pewno, ale czekoladowy. Niesamowita rzecz, że w tym miejscu. Widzicie worków? Każdy worek zawiera jakieś zabytki, jeden albo więcej z tych dwóch właśnie takich depozytów. Słuchajcie, tam dalej trwa eksploracja i wygląda na to, że rzeczywiście mamy do czynienia z miejscem wotywnym i te kości, które tam leżą, mogą rzeczywiście pochodzić z ofiar ludzi, którzy zostali tutaj poświęceni w tym miejscu. Czyli mamy tutaj prawdziwe pole kości. No, były niezbyt miłe czasy, ten schyłek epoki brązu i początek żelaza, o czym już wam kiedyś opowiadałem. I tutaj mamy właśnie po tym ślad. Słuchajcie, ja się z wami najdłużej żegnam i do następnego razu.